No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. No i ostatnio skończyliśmy w labiryncie i spokojnie, wrócimy do niego jeszcze dzisiaj, natomiast ja postanowiłem sobie gdzieś tu trochę poodkrywać różnego rodzaju kapliczki, żeby już mieć to gotowe, żeby ruszać w ogóle. No i tutaj jest w ogóle takie wejście, właśnie było do jaskini, w tym oto miejscu. Trochę trzeba było tu pokombinować, w ogóle najpierw znalazłem kryształ, co ciekawe. Dopiero potem znalazłem tą kapliczkę, dosłownie przed chwilą. I stwierdziłem, a co tam, nagram to już jak to wygląda. I musimy dojść gdzieś tam daleko, mam nadzieję, że nie spłonę, bo tutaj chodziłem z tym hydrantem i w ogóle kombinowałem. Ale zrobiłem sobie jakąś ścieżkę, ale w ogóle bardzo ciekawe, wiecie, nagle jaskinia lawy, tak właściwie. No i tutaj w tej jaskini lawy sporo, no tutaj to pokonałem takiego potwora, wleciała z niego skrzynia, ale nic tam ciekawego nie było. W ogóle warto było tu wejść, bo znalazłem już parę rubinów, szafirów, topaz, ogólnie bogactwo. No ale teraz musimy oczywiście jeszcze przejść z tym tutaj. A to już może nie być takie proste, po tym nie no, damy rady chyba. Ale no nie zmienia faktu, że takie jezioro lawy jest całkiem interesujące i tam jeszcze przejście za tym wodospadem wulkanicznym. W ogóle trzeba uważać, żeby nie wpaść do lawy, bo... No właśnie. Nie wpaść do lawy, bo tutaj widzę, że troszkę mi się ścieżka... No jak biegłem, to mogłem przeskoczyć, a z tym to lepiej może... Może właśnie na takiej zasadzie. Mogę w ogóle tak pobiec. Oj, no to tak, tak średnio. O kurde, ej, bo to się... O kurcze. Houston, mamy problem. Dobra, teraz weź to przestaw. Stwierdziłem, że wiecie, no normalnie bym pewnie to sobie samemu ogarnął, jako że już tutaj sporo zrobiłem, no ale stwierdziłem, że jest to o tyle ciekawe miejsce, gdzie pewnie zginę, znając moje szczęście. W ogóle jest tutaj niewyobrażalnie ciepło. Wow, ciepło. Czy ja tracę życie wchodząc? No mam ten niby magmowo-odporny strój, ale czy to tak do końca działa? Nie byłbym taki pewny. Dobra, jesteśmy już prawie u celu. Uff, na całe szczęście, na całe szczęście. W ogóle tutaj było mnóstwo ścianek takich do rozwalania, więc musiałem często tutaj korzystać z awatara naszego przyjaciela, żeby rozbijał głazy. Krótko mówiąc, no roboty co niemiara. Dużo się tutaj działo, no ale na całe szczęście udało się. Jesteśmy w tym oto miejscu. No, tutaj można już śmiało przeskipować, najważniejsze, że mamy już otwarte. Wydaje mi się, że tutaj oczywiście już zadania jako takiego nie będzie, a ja dostanę zamiast tego kolejną nagrodę. Będę miał kolejne 4, w ogóle właśnie no serduszko sobie już też poza nagraniem dodałem. Teraz z tą kapliczką będę mógł jeszcze jedno ogarnąć, więc no dokładnie, zadania już nie mam, więc same plusy z tym wszystkim. Też sobie zwiększyłem liczbę miejsc na tarczę. O, i bardzo dobrze, bo właśnie dostałem kolejną, mającą tutaj 50 obrony. One są naprawdę dobre, więc super, no nie ma co tylko się cieszyć. Natomiast dzisiaj, no najpierw pójdziemy chyba do tego labiryntu, a jeszcze odkryłem w podniebnych obszarach też całkiem ciekawe miejsce, ale może do niego za niedługo. Na razie już skończmy ten labirynt, no będę musiał znowu pewnie kombinować, wiecie, z tym przemieszczaniem się w górę, bo to działa, wiem, że to jest takie dość... Ktoś powie, no tak średnio ogarnięte z mojej strony, ale a może i bez tego damy radę. No nie wiem, zobaczymy. Tak czy siak trzeba się udać do labiryntu. Tak więc ruszajmy tam ponownie. Ja się muszę czegoś napić, bo dzisiaj mi dosłownie zasycha w gardle w sumie. Niedługo przed nagraniem tego teraz właśnie materiału miałem streama, więc wiecie, gdzieś tam te śluzówki trzeba ratować i się czegoś napić. No dobra, mógłbym się dostać gdzieś tam typowo na górę. A może, słuchajcie, może ja naprawdę jestem w stanie tutaj... Ej, właśnie, bo zadanie... Halo, dlaczego ono mi się odznaczyło? Gdzie ono jest? Tu... Nie, ono jest... A nie, dobra, okej, ja już sam nie zapomniałem, co ja robiłem. Ja już sobie, słuchajcie, ogarnąłem te wszystkie miejsca pozostałe. Masakra, już tyle czasu minęło od czasu, gdy to robiłem, że zapomniałem, że ostatnio to ogarnąłem. A więc wystarczy, że dostanę się na górę, mam nadzieję, że się uda, i będzie wszystko... Oj, ale po co dwa razy? Ajajajajaj, a mogę to jakoś cofnąć? Decrease. A mogę, dobra, super. Po co marnować, jak nie ma takiej potrzeby?
Ty mi tu wracaj, na samą górę. Tak, tak, już teraz już... Dobra, jak widać, starość nie radość, jak to się mówi. Już zapomniałem, że to chyba rzeczywiście robiłem. Ale nie, no, jak mam tylko jedno miejsce, ostatnio miałem dwa do odkrycia, a to już jest to na samej górze. A odkrycie tego na samej górze sprawi, że no wszystko będzie już możliwe. Dobra, dawaj, lecimy! Lecimy. Tylko żebym nie spadł, bo z moim szczęściem wszystko jest możliwe. W tym lawowym stroju wyglądamy całkiem interesująco. Co prawda, to prawda. Dobra, jak to tam? Już prawie. Nie brakuje wiele. Można przy okazji zobaczyć sobie troszkę architektury pradawnej cywilizacji, a jednak dość mocno rozwiniętej. No, halo. Jesteśmy. W sumie mogę sobie wyżej się dostać. Im wyżej się dostanę, tym... widzicie. Wszystko jest tam, gdzie być powinno. To już nam aktywuje i... co to takie się pojawiło? Nieważne. No. Dobra, tędy spadaj. Najważniejsze, że stąd już jest bliska dróżka. Mam nadzieję, że dolecę. Najgorzej by było, gdybym spadł. Ale z moim szczęściem wszystko jest możliwe, więc jakby nie wykluczam takiej opcji. O, proszę bardzo, jesteśmy na samej górze. Oczywiście odblokowanie tych dwóch paneli, które miałem, no to w sumie nie różniło się niczym innym od tego, co zrobiłem już wcześniej. Tak, mamy to. Musimy oczywiście wykazać się, rzecz jasna, odwagą. Teraz już tam się wszystko powinno pięknie odblokować. Jak to się mawiało w Asasynie, skok wiary. Tak jest, to nas właśnie czeka. Skok wiary. No dobra. No już przestań mi tutaj opowiadać. Wiem, co się dzieje, już przeżyłem to dwukrotnie, teraz już trzykrotnie. I lecimy. Dobra, żeby się nie zabić, bo to byłoby dopiero ciekawe przeżycie. Nie no, widać co gdzie jest, więc trzeba po prostu działać. No takie... Wow, tu się nie zabije? Holy shit! Ej, to mogło... mogłem się zabić. Tak szczerze mówiąc. Dobrze, że żyję. To się mogło naprawdę źle skończyć. Jednak wąskie są to przejścia, bez wątpienia. Cholera, tu jest tak ciemno, że tu nic nie widać. Czy ja jestem wysoko, czy ja jestem nisko, czy gdzie ja jestem? Nie no, dobra, jeszcze trochę mam czasu, ale najgorzej jak będzie, jak spadnę i jednak ten komunikat. Nie żyjesz. Dobra, jestem. O, jeszcze się ściany przyczepiłem. Dobra, schody tu... O, dobra, tu jest przejście, okej. Bardzo słabo widoczne, a już nie będę sobie oświetlał. Jakoś, damy radę chyba. Okej, czekajcie, jakaś mocna broń, w ogóle właśnie strój, który daje nam wzmocnienie, żeby jednak rozprawić się z tym szybko i bezproblemowo. Łuk to mam w sumie bardzo dobry. Broń mogę sobie naszykować też specjalną na taką okazję. O, mogę zrobić coś takiego, o, jak ja takie coś uwielbiam. Dobra, raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć. Dobra, przestań. Powinno się chyba rozsypać. Tak jest, dobra. I teraz szybko kończmy żywot tego konstruktu. No nie. Kurczę, trzeba było oddać tą jedną strzałę więcej. A tak to się będę z nim bawił i to jeszcze w kompletnych... Właśnie, w kompletnych ciemnościach. Tak być nie może. Wow. Stój. Gdzie ty tu jesteś? O! Ej! Powinienem w niego trafić, ale coś mi nie wyszło. No dobra. Będę musiał sobie ustawić chyba recall, ale to... Za chwileczkę. Stój! Wchodź na to. Dobra, mamy to. Tak jest, tak się właśnie działa. Tak jest, ależ to było mocne, jedno uderzenie kończące. Mam nadzieję, że mam jakąś broń, która troszeczkę mi tutaj będzie mogła dostać fajnego boosta. Oczywiście zbieramy wszystkie cacuszka przydatne, które mogą mi się przydać w dalszym rozwoju.
Dobra, ile mam już tych? 89, dobra, coraz lepiej, coraz lepiej. I mam jedną broń, no tych, z tych kości to nie ma co korzystać, więc użyjmy to i oczywiście sobie połączmy. Plus 32, wspaniale, wspaniale. A my mamy już w tym momencie calutki strój dostępny. Więc będę musiał go oczywiście założyć. Ten strój jest fajny, wiecie, jeżeli chodzi właśnie o oczajenie się na przeciwników. W sumie jak ten Liga klanu, ale ten jest lepszy, ewidentnie. Zresztą zdobycie go jest też znacznie trudniejsze, no nie ma co się oszukiwać. Powinienem dostać jakąś taką, mówię, specjalną nagrodę za wszystkie labirynty. Tylko ja tak myślę. No dobra, dawaj, dawaj, bo to będzie już zbroja. Chcę zobaczyć się w pełnym inwentarzu. No, no, no. Skrzynia! Tak jest. Już się wysunęła, nie wiadomo skąd. No i zadanie... A nie, dobra. A nie, już jest dostępny. Przy tym, że po odebraniu skrzynki dopiero. Nie, no już jest, już jest, już jest. Tak jest. I mamy to. Evil Spirit Armor. Masakra. Wyglądamy normalnie jak jakiś Ganondorf. Ale załóżmy wszystko. Nie, no jest moc, jest siła, słuchajcie. Ładnie się to prezentuje, nie ma co. Nie no, fajnie, fajnie, że się udało. Tu w ogóle mamy te tereny. No tak, no tutaj to nie ma co odkrywać w tych terenach. ale tu właśnie pod tą jeszcze coś powinno być. No dobra, to tu będzie coś jeszcze do znalezienia z pewnością. W ogóle słyszałem, że w tych podziemiach są takie miejsca jak takie kolosea, gdzie czekają nas różnego rodzaju walki. A, tutaj to jest walka w ogóle, wiem nawet chyba z czym, ale no na to może jeszcze nie pora. Znaczy już to w sumie to stworzenie, z którym walczyłem tam na północy i w tych terenach nad Hebra. No ale nieważne, nieważne. Tu sobie coś kiedyś zaznaczałem ewidentnie. Nowe tereny, które odkryłem, słuchajcie. Specjalnie sobie zaznaczyłem je za pomocą medalionu, żeby się tutaj szybciej dostać, bo dostanie się tam też nie należało do najprostszych, ale nie było jakieś tragiczne. Natomiast przeleciałem sobie kawałek. Okazało się, że tutaj też jest jakieś takie zadanie podobne jak do tych z labiryntów, tylko myślę, że jest prostsze, w którym też musimy aktywować coś, żeby odblokować prawdopodobnie kapliczkę. Zobaczymy. No to miejsce jest fajne, że można sobie tak to, wiecie, fajnie zaznaczać. O, i tutaj to mamy, zobaczcie, to są naprawdę wysokie tereny, biorąc pod uwagę, że już jesteśmy gdzieś tam na górze, więc spoko. Tak jest. I co się stanie? O, tu jest w ogóle zablokowane, tam jest kapliczka, ale nie mogę się tam dostać. Aha, wirki powietrza nam się tutaj aktywowały. Okej. Okej. No dobra. Zonite Forge Island. O, tak to miejsce się dokładnie nazywam. No dobra, no come on. I co tu się dzieje? Tutaj też powietrze działa? Tak, okej, no dobra, no to prawdopodobnie muszę tak od jednej kolumny do drugiej kolumny lecieć. I do trzeciej, do czwartej, do piątej. I jakoś sobie to odblokujemy. Dobra, jeszcze wyżej. Teraz pewnie tutaj. Oj, tutaj troszkę brakło sił, ale... Nie no, to wszystko działa, no to... Prawidłowo, że tak powiem, prawidłowo. Dobra, i... Coś tu mamy cennego. O, coś nowego! Big Hearty Radish, dobre. Oj, to jest zdecydowanie dobre. To daje parę serduszek, 4 dokładnie, jak widać, super. Ej, muszę sprawdzić, czy nie ma tego więcej. Czy z tego będą jakieś cudowne, mega dobre dania i takie tam. Jakby wiecie, nie marnujmy okazji, jak dobre rzeczy tutaj rosną. Nieprawdaż? Tam chyba coś jeszcze... A, rośnie jeszcze jedno co najmniej, super. Oprócz Dazzle Fruit... A nie, to jest Steam Bulb. Kurczę. Może się okazać, że tylko jedno takie będzie, bo wiecie, jednak jest to tak pewnie rzadkie i w ogóle ciężkie do znalezienia, że nie mam co się spodziewać, że nawet w tak... unikalnym miejscu będzie więcej niż jedno. No słońce tak razi troszkę, ale dobra, nic nie widać. A tu już mamy... O kurde! Ej, dobra, dobra, czyli tak, jak włączam tą lotnię, to jest źle. O jasna cholera, normalnie Mission Impossible. Takie moje pierwsze skojarzenie. Dobra, dawaj tutaj. Ja to mnie zabiję na raz, czy anuluję wszystko, czy o co tu chodzi? Oj!
I tam było zamknięte, czy mi się wydawało? Kurczę, chyba coś zamknąłem, albo zepsułem, nie wiem, specjalnie się już wycofałem. Okej, jest alarm. Aha, musiałem stąd całkiem wyjść, tak mi się wydaje. O kurczę. Ej, dobra, ale jak ja lecę w ten sposób, to... Dobra, no nie ma co używać... tamtego. Ej, masakra. Ile tych laserów. Tu się tak, wiecie, aż wszystko... Źle się na wszystko patrzy po prostu. Dobra, dałem radę teraz bez problemu. No pierwszy raz to zawsze coś trzeba zepsuć. Dobra, dawaj tu i dawaj tu i jesteśmy. Uff, dotarłem. Cudownie, Yansamin Shrine. Myślę, że tutaj też nie będzie konieczności wykonywania jakiegoś zadania. Tak mi się wydaje, bo samo dotarcie tutaj do najłatwiejszych nie należało. Mimo wszystko, wiecie, wysoko to raz, dwa te lasery. Robi robotę. O nie, no nie! Żartujecie. Oprócz tego, że dotarłem tak daleko, to jest jeszcze ten rodzaj zadania. Super. Dobrze, że mam coraz więcej tych serduszek, przez co te zadania są jednak prostsze. Ale nie tak to miało wyglądać. Nie tak. No dobra, ale co ja tu mam? Tutaj jest grawitacja osłabiona. Trzeba o tym pamiętać. Oj, a już myślałem, że go po cichu załatwię. O nie! I spadłem. Dobra, dawaj. Tego jednego konstrukta to trzeba rozwalić w miarę szybko. I co on rzuca? Dobra, stój. O nie! Ale mi przywalił. Nie tak miało być od razu, powiem. Nie tak. Ej, tu coś jest. To jest, ale nie mam strzał ani niczego. No niedobrze. Ej, ale tam coś jest. Tam może będę mógł z czymś coś połączyć. Dobra, muszę sobie ustawić automatycznie na to, żeby mieć tą zdolność. Zobaczymy. Dobra, może muszę się zaczaić na niego. Kurczę. Mogę użyć tego, czy... wiecie co? Chyba nie za bardzo. Mogę go uderzyć z zaskoczenia? Mogę. Dobra, która jest to jest mocniejsza broń, dobra. Więc dawaj go. O nie, wytrzymały skubaniec. Dostał mocno, ale to było za słabe mimo wszystko. Dobra, jazda z nim. O nie, broń mi się zaraz zniszczy. Dobra, leży, ale na szczęście przeciwnik załatwiony. Dostałem nową broń i przede wszystkim będę mógł robić to... jakieś, wiecie, połączenia ciekawe. Dobra, mogę połączyć się z tym. Plus 9, cudownie. I przy okazji od razu sobie wezmę drugą broń. Czyli tą tutaj. Ja podniosłem tutaj materiały. Czyli mam na myśli to, ale z tym... Ty weź to upuść po prostu. Z tym też sobie od razu zrobimy fuzję. Plus 5. Tutaj jakieś były wybuchowe beczki i takie tam. Ej, czy ja słyszę jakieś... A, bo one chyba są nade mną, te konstrukty niektóre. No dobra, dam radę tutaj? Nie, o to się chyba nie można... Ej! Tam w ogóle były te rakiety, można się jakoś wybić w górę. Nie wiem. Tak czy siako właśnie, wyekwipujmy się, jak już mam w coś, to w coś mocniejszego może jednak. Ja nie mam strzał czasami. Oj! Mam łuk, ale bez strzał, no. Bardzo, bardzo pożyteczne. Myślałem, że jakieś strzały też podniosłem, ale wychodzi na to, że... nie za bardzo. Dobra, dawaj go. O! Cwaniaku. No. Kurczę, to ciężko tutaj jakiś unik. Dobra, uj, dawaj go. A, łatwo, powiem tak, łatwo. Dobra. Czy ja mogę użyć tego jakoś? Dobra, zróbmy coś takiego. Przyczepię to do... tarczy. I mogę się teraz wybić? Wow. Okej. Ewidentnie mogę. O, tutaj mamy. Może od góry będę ich jechał z nimi. Kurczę, ten brak... O, zepchnąłem go jakoś. Pff, nie wiem, jak to się stało, ale jestem uradowany, że wyszło. Oho. Tu coś jest. Dobra, ale no z tą bronią to mam wrażenie, że wiecie, życie jest prostsze. Dobra, no dobij go. Teraz jeszcze tak... O, ty. Gdybym miał mało serduszek, to mówię, to byłoby to trudniejsze zadanie. Teraz mogę to jeszcze raz połączyć z tarczą. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Tu, jakie to dobre! Tylko, że jakoś muszę tym sterować.
Dobra, leży jeden. Dobra, dobra, jeszcze. Cholera, nie umiem tym sterować za nic. O nie, mój bimemiter. Zaraz się... Ej, no ale dlaczego nie mogę tym strzelić prosto? Dobra, no nie trafiłem już niestety. Z kogoś załatwiłem, no nie ma katastrofy ogólnie. Ale nie tak to miało być. Mam strzały, ej, nie, w końcu nie mam strzały żadnej. I w końcu spadłem znowu na sam dół. Dobra, tamto było pomocne, że wiecie, tak się szybciej dostałem w sumie. A nie, no teraz to już nie mam tarczy. Teraz to już nie mam tarczy, teraz to już nie wyfrunę w górę. Złap się, dobra. Ten brak grawitacji jest dziwny. Uuu, tu pospadało dużo różnych fajnych rzeczy. Dobra, no tak czy siak powinienem... O nie, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. I teraz muszę cierpieć i znowu spadać. Dobra, nie spieszy mi się jakoś specjalnie. No, gdybym nie spadł, no to mógłbym... No nie, ten brak grawitacji w tym miejscu mnie strasznie dobija. Strasznie denerwuje, naprawdę. Dobra, spokojnie, spokojnie. Będzie dobrze, że tak powiem, będzie dobrze. Że tam mogę się dostać, tylko to trzeba jeszcze wybić w odpowiedni sposób. I to wcześniej odpowiednio. O, o teraz na przykład. No! Wiem, że... Ej, a nie mogę zrobić tego tak po prostu? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Po co ja sobie utrudniam życie? Weźcie mi to wytłumaczcie, bo ja tego nie wiem. Ej, dobra, żebym tutaj nie zabił się, przez przypadek nie doprowadził do wybuchu. Dobra, ty leżysz, fajnie, i ty leżysz. Ale dostają normalnie, ale dostają perfekcyjnie. Mam nawet lepszą broń. Uuu, mam taką za 23, no to jest dopiero uderzenie. Całkiem przyzwoite. No dobra, ale... Gdzie są? A, tam jesteście, o nie. O nie, wiedziałem, że to będzie źle. Dobra, wow, nie spadłem. Dam radę od razu trudnić się, dam radę. Dawaj go, dawaj go. Oj, na taki broń to się po mnie nie spodziewał pewnie. To jest ostatni konstrukt. Super, nie było aż tak źle jednak. No i oczywiście nasz ekwipunek wraca do mnie. Dobra, dobra, chodźmy odebrać nagrodę. Bo tylko to się tutaj liczy. Nagroda, nagroda i ten przerażający strój. I on mi się szczególnie podoba, bo ma tą świetną pelerynę. Od razu jak jakiś strój ma taką, taką właśnie jak ta chociażby peleryna, to od razu wiecie, inne wrażenie robi, co nie? To znaczy, że już walczy się nie z byle kim, tylko z takim prawdziwym, potężnym przeciwnikiem. I tego właśnie się mają po mnie spodziewać. A nagroda moja będzie to Large Zonite. Fajnie, bo te Large Zonite one są więcej warte. No, też można je przerabiać na tamte części. Dobra, dobra, dawno nie dostałem takiej nagrody. Ale no, nie gardzę, nie gardzę nią, przyda się. Piąty Light of Blessing, tak jest. No i właśnie, właśnie, mam jeszcze trochę tych kapliczek różnego rodzaju podkrywanych, więc można w sumie przejść się po nich. Czemu by nie? Zobaczymy, może uda się coś jeszcze zrobić więcej. Natomiast, no widać progres, mówię, mamy zrobione te wszystkie labirynty, więc to jest ciekawe. To mogę sobie już tak właściwie wyłączyć, bo nie będzie mi tutaj potrzebne. Natomiast, o, tutaj sobie coś odblokowałem. Tak, a tu w ogóle też coś jest, tu nie wiem, czy tu nie ma jeszcze, może tu jeszcze pójdziemy. Teraz nie pamiętam, ale czy tam nie ma czasami, słuchajcie, tego wyzwania, gdzie miałem zjeżdżać na tarczy. I... Coś takiego, ale nie wiem, czy to jest to zadanie, bo to było gdzieś właśnie w tych powietrznych kapliczkach. Ja oczywiście już nauczyłem się zjeżdżania na tarczy, ale już oczywiście nie pamiętam, jak to się robi, więc będę musiał sobie przypomnieć. No, różnie to bywa. Tylko gdzie to mogło być? Czy to nie tutaj, albo tutaj? Nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. A to nie jest w ogóle, chyba że to jest bardzo wysoko, no to wtedy trochę lipa. O kurczę, to jest chyba wyżej, nieprawdaż? Wow, to tak wysoko miałoby być? Ej, no to chyba jednak nie jest tutaj, wiecie co? Okej, to się chyba nie opłaca. Ej, ale właśnie, chwileczkę, w takich miejscach jak to, w takich jeziorkach, często wróżki się znajdują. Ale widzę, że chyba nie tym razem. Bo w sumie ten strój zwiększa szansę na... Ej, a ty coś tu pomagasz? Czy co on tu robi? A może on dawał to zadanie? Czy to nie ty? Nie, no to on! Ej, 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 to może jednak tutaj było, a mi się coś pomyliło. Jest taka opcja.
Czy to na pewno było? A może to nie to? Nie, to jakieś inne było zadanie. Dobra. Kurczę, powinienem takie zadania robić w tym stroju do właśnie szybowania, bo chyba wtedy jest to bardziej skuteczne przemieszczanie się, tak mi się wydaje. Dobra, bo to jest jakiś szalenie krótki czas na wykonanie tego. Ale tu się prawie zabiłem. Myślę, że gdyby nie ten dodatkowy strój, to moje umiejętności szybowania byłyby na znacznie niższym poziomie. O kurde. Dawaj. Zrobiłem to, 25 sekund. Ej, nie zrobiłem tego oczywiście najszybciej jak się dało. Ale wynik nie jest niezły, ale nie, to chyba nie było to zadanie, kurczę. No ale dobra, jakąś nagrodę chyba dostanę. A jednak tutaj dostawałem to, dobra, czyli to nie było zadanie za... Okej, coś mi się pomyliło, dobra, to było to. Kapliczka jest w innym miejscu, być może, ale mamy, słuchajcie, nie tylko dzisiaj pełny ten ekwipunek, ale teraz jeszcze ten do szybowania, no, same plusy. Poszeregujemy sobie to według typu. O, proszę, tak się prezentuję. Taka ciekawa maska. Wyglądam trochę jak takie postaci znane z uniwersum Batmana, czyli Talon, który był, można powiedzieć, że takim, jakby to powiedzieć, wojownikiem Trybunału Słów. O, w ten sposób myślę, że to dobrze powiedziane. Nie no, fajnie, że się udało. Tutaj będę musiał prawdopodobnie gdzieś tam szybować i lecieć w górę, znaczy szybować, lecieć po prostu w górę i znaleźć inne ciekawe miejsca. W ogóle Great Hyrule Forest, to miejsce też trzeba zwiedzić, tam trzeba się w końcu wybrać. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. O, Minetak Shrine, to chyba była kapliczka, która znajdowała się w jaskini. Tak mi się wydaje, zresztą zaraz zobaczymy. Fajnie byłoby spróbować wykonać tamtejsze zadanie. Tak jak mówię, troszkę sobie tych kapliczek odblokowałem, no bo też nie chcę z tym czekać, nie wiadomo jak dużo, wiecie, wiem, że trzeba w końcu ruszyć troszkę z fabułą. Mam takie postanowienie, że w 100. odcinku w końcu się ruszę. O Jezu, jak tu ciemno. A no tak, bo tutaj sobie rozjaśniałem drogę, no tylko, że to chyba wszystko co było, to zgasło. Ale zobaczymy, może zadanie nie będzie należeć do najtrudniejszych. Może, zobaczymy. Ale do lasku. Ej, tu jest nagroda od razu? Czy ja tu. A, bo ja tu chyba kryształ przenosiłem w to miejsce. Tylko specjalnie tu nie poszedłem, już tego nie odblokowałem. Big Battery. No tak czy siak, fajna nagroda. Lubię te duże bateryjki. Kurczę, myślałem, że tu coś więcej. Ale no tak, tu po prostu chodziło o to, żeby znaleźć wejście do jaskini, które było trochę problematyczne, bo też pochowane troszeczkę. Ale tak jest, mamy to. Jeszcze dwa Light of Blessing i będziemy mieć dwa dodatkowe serduszka, bo już będzie ich łącznie 8. Ale tak, las. Nawet zastanawiam się, czy do tego lasu nie wybrać się już w kolejne materiale, no chyba, że tam, nie wiem, fabuła będzie prowadzić, bo swojego czasu prowadziłam, ale to gdy ogrywaliśmy Breath of the Wild, a nie tą część. I tam wtedy był, wiecie, do zdobycia Master Sword, do wyciągnięcia. No tutaj już Master Sworda mamy, zdobycie w tej części Master Sworda było zupełnie inne, zupełnie inaczej się prezentowało. Natomiast no tam też są kapliczki, tam jest chyba ich całkiem sporo, bo nie wiem, czy nie jest z 4 co najmniej. Z 4 kapliczki chyba tam byłem. Więc to jest też całkiem spory boost, jeżeli bym już cały ten lasek zwiedził. Tylko ciekaw jestem, czy on wygląda tak samo jak ostatnio, bo ostatnio był spowity mgłą. Nie było to takie proste. Timely catches. Dobra, nie mam żadnego pojęcia, co ja mam tutaj robić. Co ja w ten sposób robię? Okej, nie mam pojęcia jakby chwilowo, co tu się dzieje. To mnie może wybić. A, mam kulę. Rozumiem, o co chodzi. Dobra, jakby ja rozumiem wszystko. O co tu biegam. Muszę sprawić, żeby ta kula trafiła w odpowiednie miejsce. O nie, źle, zły timing. O, ale fart, jakoś wyszło. Dobra, szybko skumałem, o co biega, chociaż tyle dobrego mi wyszło z tego. Nie było to zbyt trudne, ale to była pierwsza część, więc pewnie druga będzie znacznie gorsza. Zobaczmy, tutaj już widać, czyli tu prawdopodobnie będzie zaraz nagroda do zdobycia. Nie mam pojęcia. Dobra, to mnie wybija w górę, a na górze coś jest? Wow, na górze to tam jest dużo rzeczy jakichś takich, zobaczcie, ale...
Ej, tam jest jakaś w ogóle... Okej, dobra, no... Ciężko się ustosunkować do tego. Bo na razie, no, ciężko mi powiedzieć, co mam zrobić. No tutaj jest coś do kliknięcia. Wow! Ale mnie wybiło. I tu jeszcze wyżej mnie wybije? Ej, dobra, tu muszę coś zrzucić do jakiejś ogromnej odległości. O Boże, przecież te szanse na to, że to, nie wiem, że spadnie to tak, jak powinno spaść, to jest minimalistyczne. Dobra, będę musiał pewnie spadać, ale to, tak czy siak nie wiem czego i w jaki sposób aktywować. Wow. A tu muszę w to kliknąć. Dobra, ale co się stanie? Tu mogę spowolnić czas, co jest dużym plusem. Okej. Dobra, wszystko stało się jasne w tym momencie, chociaż tyle, że tak powiem. Chociaż tyle. Już wiemy, na czym to polega. Jakoś najpierw nie zwróciłem uwagi w ogóle na to, że coś takiego tutaj, no bo to, tego nie było to dobrze widać. Czy nie, stamtąd nie przyszedłem? No nie wiem, nie wiem. Ale tak czy siak już teraz trochę ogarniam więcej. Tyle dobrego. Tylko muszę też bardzo, bardzo, bardzo szybko właśnie już zacząć tak właściwie spadać. No bo to jest jednak kula, wiecie, ona... Dobra, a jak ja już to... Dobra, nie wiem, czy to powinienem już aktywować, czy jeszcze. Ta kula spada, ale... O nie! O nie! Kurczę, mam nadzieję, że strzał mi wystarczy. O, jakoś się w ogóle wybiłem, nie wiedziałem, że już. Dobra, to nie jest złe, tylko trzeba umieć się dobrze spojrzeć w odpowiednim właśnie momencie. Jak to po prostu wygląda? Dobra, jeszcze raz. Nie gwiszcz teraz, po co będziesz mi tu gwizdać? Weź to złap. Dawaj, Link, dawaj. Dobra, tak trzeba mniej więcej skontrolować, w jakim momencie to mamy. W ogóle to można by tu spaść i... No, kurczę, no nie mogę wyłapać tego timingu dobrego. To spada jakoś tak szybko, to nie jest trudne zadanie. Jakby się miało szczęście, można to zrobić, wiecie, za pierwszym razem, obstawiam. Bez większego problemu. Tylko trzeba właśnie... O nie, jakoś bez sensu to zrobiłem. Tylko to trzeba dobrze oszacować sobie mniej więcej ten moment spadania. Albo puścić ją tak wolno i... Chociaż i tak uważam, że lepiej ze strzały, bo wtedy mamy spowolnienie czasu, jakoś łatwiej to człowiekowi kontrolować. Dobra, dawaj. Uff, udało się. Chyba już się cofało, mam wrażenie, ale zrobiliśmy to. Dobra, i mam to odblokowane, czyli zadanie jest już, słuchajcie, wykonane. Ale teraz jeszcze się zastanawiam nad tym, bo... No właśnie, stój! Oj, o to mi chodziło. Udało się? Udało się, jeszcze skrzynię dostanę. O, do wody wpadła, no to się nie rozwali. Mogę ją otworzyć w tej pozycji nie za bardzo, ale mogę ją wyciągnąć bez większego problemu. Więc wyciągamy i zobaczymy jeszcze, jaka nagroda w samej skrzyni się znajduje. Może też coś warte... A, no dobra, może być. No, liczyłem na coś fajniejszego, ale okej. Jakby najważniejsze, że zadanie zostało... O, niepotrzebnie obszedłem, bo to jest tutaj. Zostało już ukończone. No ciekawe, nietrudne, mówię, no jakby miało się farty, to można to zrobić dobrze za pierwszym razem. I tak udało mi się trochę na farcie, bo nie widziałem tego, tak wiecie, na wyczucie wziąłem, że a już to trzeba chyba aktywować. Ale najważniejsze, że zadziałało. No mam jeszcze parę tych różnych kapliczek właśnie takich do ogarnięcia. Gdzieś tutaj w okolicy. Ale to już są takie, wiecie, typowe kapliczki, po prostu będziemy gdzieś tam przy okazji łazić, robić je. Ale chciałbym też się skupić na jakimś takim głównym zadaniu i mówiąc głównym zadaniu, może jeszcze nie głównym, ale może rzeczywiście ten las, aż dziwne, że jeszcze tutaj nie byłem, ale dajcie znać, jeżeli się okaże, że tutaj nie ma żadnego zadania, w sensie takiego, które mnie zaprowadzi z fabułą główną tutaj, to może to jest ten moment, żeby się tu wybrać. Pójdziemy sobie tu ścieżką i do samego lasu. Las jest całkiem spory, więc sporo się tutaj na pewno będzie działo. Aczkolwiek, moi drodzy, to tyle na dzisiaj.
w tym zaprawdę ciekawym stroju. Kończymy już na dzisiaj. Jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się wkrótce. Cześć i czołem i na razie. Hej!